czy ty naprawdę chcesz skoczyć z tej trampoliny do takiej brudnej wody? Pewnie, że tak! To jest najlepsza wyskocznia na świecie i skaczę! Ten twój park wodny jest naprawdę bardzo słaby, on mi się w ogóle nie podoba. Ta woda jest jak z jakiegoś bagna! A tam przesadzasz! Ty nie masz w ogóle niczego takiego! No bo ja dopiero muszę zbudować mój park wodny. Na samym początku podejdę sobie w to miejsce i zacznę budować taki wysoki pilar, który będzie do samej góry. I będzie to podstawa do naszych zjeżdżalni, bo Pipek zrobił je mega słabe. Ale teraz musimy zrobić tutaj kolejne trzy jeszcze, żeby to naprawdę dobrze się trzymało. I z tej wysokości naprawdę będzie można fajnie zjeżdżać do basenu, a nie to co u niego. I te zjeżdżalnie będą dla dorosłych, ale na początku zróbmy tutaj takie obramowanie, żeby zrobić tutaj podłogę. I z każdej strony będzie jakaś zjeżdżalnia, więc musimy to tutaj wszystko zabezpieczyć. Tylko zanim zaczniemy je budować, to wydaje mi się, że musimy jakąś wejść tutaj na samą górę, bo tutaj nie ma żadnych schodów. Dlatego z tego miejsca zrobiłbym półpłytki, które będą prowadzić na samą górę. I będą one oczywiście takie zakręcane. I teraz na pewno wejście tutaj na górę będzie naprawdę bardzo przyjemne. Zobaczcie, jak ładnie to teraz wygląda. I możemy się zabrać w tym momencie za budowanie naszej zjeżdżalni. Na początku będzie taka zielona, która będzie startować bardzo łagodnie, ale potem będzie szła coraz niżej. Musimy ją doprowadzić do samego dołu, gdzie zbudujemy wielki basen. I to nie będzie takie proste, więc musimy sobie zrobić tutaj takie obramówki, żeby ta woda tędy leciała. I możemy teraz zacząć obkręcać tą zjeżdżalnią, żeby ona była taka zakręcona. I ona też będzie jedną z łatwiejszych, więc za chwilę zrobimy coś bardzo hardkorowego. Tylko dokończmy na początku tą zjeżdżalnię, bo już jesteśmy na samym dole. Zobaczcie, jak ja ją zrobiłem wysoko. Ja nawet nie widzę, co tam się znajduje. Tutaj ten zjazd będzie najbardziej stromy na samym dole, bo naprawdę on będzie mega fajny. Wow, to jest dopiero początek. I możemy tutaj wylać już pierwszą wodę. Tylko wiecie co? Ona jest taka zwykła, brudna. Takie normalnie występują w morzach. A normalnie w parkach wodnych są wody przefiltrowane, więc ja muszę, sorry, ale usunąć tą wodę. I tutaj mam taką czystą, krystaliczną. Tak, jakby ona była z filtrem. Widzicie, to ona ma lepszy kolor. Ale zjazd tutaj na dół nie będzie taki zwykły, ponieważ ja tutaj na górze będę używać takiego zjazdowego materaca. I mogę go oczywiście tutaj popychać. I uwaga, teraz normalnie na nim leżę. Wystarczy, że się odepchnę i zacznę lecieć jak najszybciej. Wow, dobra, to jest taka prędkość. Tylko tutaj na dole, oła, nic nie ma. Dlatego muszę zbudować wielki basen, który będzie naprawdę bardzo głęboki. Tylko trzeba go zacząć na początku troszeczkę z tyłu, żeby idealnie ta zjeżdżalnia w niego chodziła. Więc teraz zrobię wielki zarys, w którym zaraz wykopię wielki, głęboki basen, bo tutaj będą jeszcze kolejne zjeżdżalnie, a teraz zrobiłbym tutaj wszędzie takie kontury z białego betonu i zrobiłbym ten basen na trzy kratki głębokości, żeby był do tego bedrocka. Ale przed tym musimy tutaj oczywiście zrobić te boki z tego jasnego betonu, żeby to ładnie wyglądało. I przydałoby się jeszcze zamienić tą bedrockową podłogę, bo ona jest brzydka, a w basenach zazwyczaj są takie mozaiki w kratkę, czyli na przykład biały z niebieskim na przemian. To w sobie bardzo ładnie by wyglądało jak na taki basen i wydaje mi się, że ja coś takiego zrobię. I miałem rację, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Czekajcie, tylko to dokończę i proszę, wow, dobra, ten basen naprawdę bardzo mi się zaczyna podobać. Tylko tutaj muszę jeszcze wszędzie wylać pełno takiej wody przefiltrowanej, żeby dokądś zjeżdżało się tych zjeżdżalni, bo póki co naprawdę tutaj nic nie ma. I zobaczcie, jak to teraz wygląda, gdy to wylałem. Mogę sobie nawet teraz skoczyć do tej wody. Uwaga, pum, tak jest, i mogę sobie w niej pływać. Juhu! Przecież teraz ten basen jest naprawdę bardzo niebezpieczny w sumie, bo jest głęboki, ale spokojnie, te zjeżdżalnie za chwilę będą jeszcze bardziej epickie, ale ja bym zrobił tutaj kolejną jakąś, bo ta jedna wygląda dosyć słabo, ale spokojnie, w tym miejscu będzie kolejna, tak, tylko musimy ją zrobić bardzo szeroko i zacznijmy ją od tego miejsca i zobaczcie, ona będzie niebieska, czyli w moim kolorze, bo to, co teraz zrobię, to jest moja ulubiona zjeżdżalnia. Dlatego zróbmy ją tutaj troszeczkę niżej i ona będzie schodzić cały czas o jedną kratkę, bo będzie bardzo stroma. Mam nadzieję, że naprawdę tutaj dużo osób przyjdzie do tego i że na pewno lepiej to zbuduje od Pipka. Zróbmy to jeszcze z drugiej strony, żeby to ładnie pasowało do siebie i wypełnimy tą zjeżdżalnię tym niebieskim kolorem. I tutaj musimy już skręcić tą naszą zjeżdżalnię, żeby wpadła prosto do tego basenu na dole, więc tutaj znowu musimy to doprowadzić tylko do samego dołu. I zaczyna ona wyglądać naprawdę dobrze. Zobaczcie, idealnie w to miejsce. Dobra, tutaj też musimy to zrobić. I
teraz możemy już tutaj wylać wodę do samego dołu. Dobra, uwaga, ja ją tutaj wylewam, po niech ona leci. I nic nam nie zostało, tylko ją wypróbować. I do tego będzie potrzebna łódka, ponieważ tutaj musimy być jak najszybsi. Więc uwaga, ja ją tutaj kładę i pum, zaczynam lecieć tą zjeżdżalnią, tak jest. Pum, dobra, ona jest naprawdę ekstremalna. Można się naprawdę tutaj nieźle wywalić do wody, pum. Ale brakuje mi jeszcze jakiejś czerwonej zjeżdżalni, czyli w kolorze pipka. I ona będzie naprawdę najcięższa, a wjazd do niej będzie tutaj. Bo start będzie bardzo stromy, za chwilę to zobaczycie. W tym miejscu trzeba będzie normalnie zejść niżej i zaczniemy to wszystko budować na kolor pipka, czyli czerwony. Jemu na pewno się to spodoba, a ta zjeżdżalnia będzie wpływać prosto z tej strony. I przygotowałem jeszcze różne kolory, żeby oczywiście nie było tak nudno tutaj, więc tutaj ona będzie schodzić coraz niżej i nie możemy zapomnieć, że ona będzie cała zamknięta, więc to będzie naprawdę bardzo ciężkie przeżycie. Wydaje mi się, że ona będzie jedną ze straszniejszych, ale bardzo mi się podoba. Tak ona wygląda dosyć dobrze w środku. Wow, dobra, jak tutaj wylejemy wodę, to będzie naprawdę fajnie. Ale tutaj bym użył jeszcze kolejnego czerwonego koloru, czyli z koralowców. Niech to będzie zrobiona ta zjeżdżalnia i będzie ona spadać bardzo mocno. Tak, ona musi naprawdę przestraszyć pipka i musi on wiedzieć, że ja zbudowałem najlepszy park wodny. Teraz zbuduję z tej strony taki wielki wjazd, który każdy z was może znać, bo jak byliście w parku wodnym, to na pewno domyślicie się, co to może być. Tylko najpierw zróbmy tutaj wszystko zakryte takim czerwonym kolorem i poszerzmy troszeczkę tutaj tą rzecz, która będzie bardzo kluczowa w tym wszystkim. I taką samą musimy zrobić po każdej stronie, jeżeli będziemy chcieli zrobić najlepszą zjeżdżalnię. Zobaczcie teraz, jak to będzie wyglądać, kiedy to skończymy. Może już wiecie, co to jest, ale za chwilę naprawdę będzie robić to wrażenie. Dajmy tego troszeczkę tylko więcej. I teraz tylko musimy wszystko połączyć tutaj w środku, żeby nic tutaj nie zostało, aby nikt tutaj nie wypadł na dół. I możemy teraz połączyć te szklane szyby tutaj, żeby to było fajny efekt miało. I za chwilę tutaj wylejemy wodę. Mam nadzieję, że coś wam to już tutaj przypomina, bo naprawdę bardzo mocno się staram nad tym. I tutaj w środku za chwilę wylejemy mnóstwo wody i będzie się zjeżdżać tutaj na dół. To jest takie kółko i tu niżej będzie bardzo stromy zjazd. Tak jest, uderzy się wręcz tą łódką, jeżeli się tutaj wleci. I musimy go zrobić prosto do tego basenu. Teraz tylko zakryję to wszystko taką szybą. Ona naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie, jak to wygląda z daleka. Przecież mój park wodny zaczyna wyglądać dobrze, a teraz możemy nawet wylać w środku tą wodę, tak, żeby się tutaj skakiwało, więc z tego miejsca będzie tutaj bardzo dużo, aż do tego kółeczka, które zbudowaliśmy w tym miejscu. I tutaj ona musi zlatywać z góry, żeby oczywiście był taki cykl dookoła. I zobaczcie, teraz idealnie ta woda zlatuje tutaj na dół. I wiecie co? Ja bym wytestował ten wir, jak on się prezentuje, więc uwaga, daję tutaj łódeczkę i wjeżdżamy. Pum, dobra, do zjeżdżalni, tak? Ona jest bardzo szybka, więc muszę uważać, widzowie, żeby nie uderzyć głową, ała. I teraz wjeżdżam do tego cyklu. Zobaczcie, jak to się super jeździ normalnie w tym parku wodnym. Teraz muszę tylko wycelować tutaj w środek. Tak jest, jestem już niżej. I teraz muszę tylko wycelować tutaj. Tak jest, jestem już w środku. Zobaczcie, jak ja teraz pędzę do tego basenu. Uwaga i pum. Ta przejażdżka chyba podobała mi się póki co najbardziej. Ale teraz ulepszyłbym troszeczkę ten nasz park rozrywki. Za chwilę dobudujemy więcej zjeżdżalni, ale tutaj wypełniłbym wszystko w koło takim szarym betonem, żeby było wiadomo, gdzie są granice naszego parku wodnego. I tutaj zbudowałbym wielki mur, który będzie zrobiony z takiego koloru, przeplatany takim niebieskim szkłem. Już wam pokazuję. Teraz naprawdę to będzie wyglądać bardzo ładnie, jeżeli damy to wszystko tutaj wokół. I gdy mamy to już wszystko tutaj ogrodzone, to teraz zrobiłbym kasę wejściową, gdzie będziemy płacić za bilety wstępu. I zrobię to bardzo w śmieszny sposób. Za chwilę to zobaczycie, tylko najpierw troszkę obudujmy to i zróbmy tutaj taki daszek, żeby nikt nie mógł wejść tutaj górą nigdzie. I teraz możemy się zabrać za tą kasę. Troszeczkę to pomniejszyłem, ale i tak to będzie wyglądać bardzo ładnie. Zobaczcie, tutaj jest te wejście, które będzie oczywiście się wchodzi. I zróbmy tutaj taką zawijaną kasę, żeby ludzie przechodzili sobie tędy, tutaj prosto i następnie w tą stronę. Tak, ponieważ ta kolejka będzie musiała się zawijać. I tutaj w tym miejscu zrobimy taką kasę, dzięki której będzie można pobierać opłaty od ludzi. I postawmy tutaj taką kasę fiskalną, żeby zabierać pieniążki. I teraz zrobimy bardzo śmieszny cennik, ponieważ tutaj na środku napiszę cena, tak żeby każdy wiedział, ile kosztuje wejście tutaj do środka. Tło zrobię troszeczkę na niebieski kolor, żeby to przypominało ten park wodny. A w tle dodam tutaj takie bąbelki, żeby to naprawdę ładnie tutaj wyglądało. I dajmy tutaj zdjęcie takiego wieśniaka, którego wejście będzie kosztowało bardzo tanio, bo jedną złotówkę. Potem dajmy zdjęcie takiej świnki, którą też ustawimy tutaj pod tym wieśniakiem i też napiszemy. Ale tym razem skopiujemy tą nazwę i napiszemy tutaj, że za darmo ona ma normalnie, czyli że nie musi nic płacić. Potem dajmy jeszcze zdjątko głowy Steve'a, żeby tutaj pisało, że on ma za 2 złote.
robotę. A potem dajmy zdjęcie głowy Pipka, którego cena będzie kosztować 999 kości. I on na pewno się wkurzy. Patrzcie, położę to w tym miejscu i teraz każdy, kto będzie stał w kolejce, będzie to widział, szczególnie Pipek. I naprawdę nie mamy już wiele czasu, żeby to skończyć, ale spokojnie, ja tutaj jeszcze z boku postawię tutaj takie stojaki, przy których będzie oczywiście ściana i stąd będzie można wypożyczyć na przykład takie płetwy. Zobaczcie, mamy żółte, jeszcze takie różowe. I jak ktoś je założy, to zobaczcie na nogi. Bul, 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 będzie można łatwiej wskakiwać do wody i się kąpać. Ale na dodatek mam jeszcze taką maskę gazową, żeby oczywiście nurkować sobie pod wodą. Ale i tak bym sobie to położył w tym miejscu, żeby ludzie mogli sobie to wszystko tutaj wypożyczać. Teraz zbudowałbym tutaj z boku jakieś toalety, dzięki którym wszyscy ludzie będą mogli sobie korzystać, jeżeli przyjdą do mojego parku wodnego. I na początku zróbmy taką prowizoryczną toaletę, która będzie pasować do całego tego wystroju tropikalnego. Bo tutaj za chwilę ogólnie damy jeszcze więcej takich rzeczy, które będą naprawdę przypominać ten klimat. I ozdóbmy to trochę, żeby to naprawdę troszkę ładniej wyglądało. A na zewnątrz dajmy informację, że to jest toaleta męska na początku, więc tutaj jak się będzie wchodzić, będzie na pewno taki zlew, w którym będzie można umyć sobie rączki oczywiście po wizycie w akwaparku. Mamy tutaj też takie ręczniki oraz kibel, bo to jest bardzo ważne, z papierem toaletowym. A po drugiej stronie tutaj będzie takie wielkie lustro, żeby móc się przejrzeć. I to samo zróbmy z damską, bo kobiety też tego potrzebują. I wiecie co, ja mam pomysł, żeby teraz zrobić taką wielką kolejkę do naszego parku wodnego, którego zaraz ulepszymy. I będzie ona składała się właśnie z tych ludzi, których wypisaliśmy na cenniku. Czyli na początku będą same Steve'y, które będą stały w takiej długiej kolejce. Potem będą na przykład wieśniacy, którzy też tutaj wszystko zapełnią, a Pipek nawet tutaj nie wejdzie. A na samym końcu będą oczywiście świnki, tak jest, one będą stać tutaj do tej kasy. Teraz naprawdę to wygląda, jakby mój park wodny miał dużo klientów, ale brakuje mi tutaj wielkiego napisu, który teraz szybko zrobię, bo on jest akurat bardzo ważny. I wypisałem sobie miejsca, gdzie ma być ten napis zrobiony, więc na początku zrobię literę P, która naprawdę nie jest ciężka do zrobienia tak 3×3, jeżeli byśmy to zrobili, bo tworzy się ją właśnie w taki sposób. Zobaczcie, tutaj jest P, teraz zrobimy kolejną naszą literkę, czyli A z alfabetu i to naprawdę nie trzeba mieć dużych umiejętności, żeby tak ładnie ten napis zbudować. Tym bardziej, jeżeli ktoś to robi z moją pomocą, bo ja w tym momencie nauczę każdego robić takie napisy. I teraz mamy literkę R, ale teraz zrobię szybko literkę K, która nie jest taka ciężka w zrobieniu, bo tutaj dajemy schodek, a tutaj o jedno wyżej zróbmy również go, ale odwróconego. I teraz mamy już nasz napis park. Zostało tylko zrobić wodny, ale zrobię to bardzo szybko. Skoro skończyliśmy już ten napis, to możemy zabrać się znowu za środek naszego parku. Za chwilę przejdziemy do zjeżdżalni, ale ja na początku dałbym tutaj takie szafki do przebierania, bo przecież na akwaparkach zostawia się gdzieś rzeczy, tak, a tutaj nic takiego nie ma, więc wieśniacy i wszyscy, którzy tutaj wejdą, będą mogli tutaj zostawiać swoje rzeczy idealnie w tych szafeczkach, które będą zamknięte, więc tutaj dajmy je też naprzeciwko z drugiej strony, żeby to ładnie wyglądało. I obok będzie tego jeszcze więcej, tak, zobaczcie, z drugiej strony będą dwa takie filary, żeby móc sobie zostawić jakieś rzeczy. Ja bym to jeszcze jakoś zakrył, żeby oczywiście wejście było tutaj takie unikalne, żeby każdy widział, że to jest przebieralnia, żeby zostawić tutaj przedmioty przed wejściem na akwapark, więc proszę bardzo, zróbmy sobie coś takiego i tutaj będzie wszystko zakryte taką jasno-niebieską szybą, no bo w końcu są w moim parku wodnym, więc ja dyktuję, jakie kolory tutaj będą. Zrobiłem jeszcze tutaj takie wejście, żeby każdy mógł sobie tutaj wejść, ale dajmy jeszcze tutaj jakieś ławeczki na zewnątrz, żeby ludzie, którzy czekają, mogli sobie normalnie usiąść, a nie musieli się oczywiście stresować, że nie ma miejsca w tej przebieralni. Na dodatek jeszcze zamknąłbym tutaj wejście, bo zobaczcie, ta świnka już się tutaj pcha, proszę bardzo, tutaj będzie dźwignia, jeżeli ktoś zapłaci, to będzie się ona opuszczać i wtedy wejdziecie. To tutaj zrobiłbym jeszcze taki park wodny, ale dla malutkich bobasów. Czyli najchętniej Pipek by tam chodził. Dobra, w takim razie zróbmy sobie tutaj taką wielką dziurę, w której zrobimy podobny taki basen, który też będzie miał takie obramówki z białego betonu. Tylko tutaj zanim wylejemy wodę, to musimy dać taką magmę, żeby oczywiście było troszeczkę cieplej, bo jak wiecie, w dziecięcym basenie zawsze jest bardzo gorąco w basenie, bo dzieci chyba robią siku, no nie wiem, albo przynajmniej te baseny są podgrzewane i wiecie co? Trzeba to zrobić chyba troszeczkę wyżej, bo te dzieci nie mogą być tak głęboko, więc zróbmy to do tej wysokości. I teraz możemy się tutaj zabrać za wylewanie wody. Tak jest, ten basenik jest naprawdę bardzo bezpieczny. Będzie im cieplutko w nóżki, jak tutaj wejdą. Tylko zrobiłbym tutaj jeszcze jakieś zejście do tego baseniku, żeby oczywiście nie było tutaj tak stromo. I dodałbym tutaj pełno takich apteczek pierwszej pomocy. No tak, no bo bobas jak sobie coś zrobi, to będzie lipa. Poza tym oczywiście dużo łódek, żeby żaden bobas się tutaj nie utopił. I dla rodziców jeszcze tutaj zrobimy taki biały beton i będzie tutaj miejsce wypoczynkowe, gdzie będą obserwować swoje bobasy, jak one się bawią w tym oto miejscu. Dajmy na przykład takie siedzonko dla dzieci.
dzieciaka, żeby oni sobie tutaj mogli siedzieć. A obok postawimy takie krzesełka do opalania. Tak, to jest dla rodziców oczywiście. I postawimy tutaj jeszcze na przykład takie parasole wielkie, które będą oczywiście w kolorze naszego aquaparku. Więc proszę bardzo, o, parasole chyba na siebie nachodzą. To jest troszeczkę dziwne, ale dobra, pum, tutaj o go postawię. Teraz ta strefa dla dzieci wygląda dobrze, ale brakuje jakiejś zjeżdżalni jak tutaj. Ale spokojnie, dla nich też się coś znajdzie. Na początku weźmy, zróbmy tutaj wjazd, który będzie dosłownie z tej strony. Czy wy to widzicie? On jest taki malutki, ale właśnie taki musi być oczywiście na te dzieci. Więc tutaj zróbmy teraz takie wielkie podniesienie w górę, bo tutaj to będzie zjeżdżalnia. Tylko musimy to zrobić tutaj tak, żeby to było oczywiście chronione. A pod tym musimy zrobić taką wielką podłogę, gdzie one będą sobie tutaj wchodzić. Za chwilę zrobimy oczywiście jeszcze wejście, bo to naprawdę będzie bardzo ładnie wyglądać. Bo w tym miejscu będzie tutaj taki malutki domeczek, czajcie, to będzie taki park zabaw taki mały. Ale dobra, to akurat mi się bardzo podoba, bo ja na przykład będę chciał się tutaj przejechać. Zobaczę, jak to wyjdzie. Więc budujmy tutaj podstawę pod taki dach, który będzie tutaj pasować. Dajmy taki czerwony beton, który naprawdę już robi zarys tego domku całego. Teraz tylko doprowadźmy go tutaj do końca, żeby on był troszeczkę szerszy. I tutaj naprawdę będzie można wchodzić. Zobaczcie, jeszcze sobie to ogrodzę wszystko takimi płotkami, żeby na pewno nie wypaść. Tutaj zrobię drzwiczki, okno i z tej strony będzie się oczywiście wchodzić na górę, więc zróbmy sobie takie schodki, które będą prowadzić prosto z basenu, bo ludzie będą oczywiście pewnie po basy wychodzić tutaj specjalnie, żeby wejść na górę. I w tym miejscu dajmy sobie takie schody, żeby ułatwić im wejście. Zobaczcie, teraz będzie można sobie tutaj wejść i w tym miejscu będzie naprawdę ten domek ze zjeżdżalnią. Wow, to z góry wygląda troszeczkę strasznie. I mam nawet pomysł, co możemy im tutaj dać, bo przygotowałem takie obrazki, jakby to była najlepsza zjeżdżalnia. Czajcie, to te bobasy będą się normalnie bać tutaj wchodzić. Widzicie, co to ma być? Tego tutaj nie ma. I na dodatek postawię tutaj taki wielki X, że niby tutaj nie wolno wchodzić. One będą się cykać i dam tutaj takiego strasznego kościotrupa w tej zjeżdżalni. Ej, dobra, one będą się na pewno jarać, że to jest największa zjeżdżalnia. Przecież to jest takie słabe, tylko musimy oczywiście tutaj doprowadzić taką zieloną rurę, żeby oczywiście tutaj móc lecieć na sam dół w taki oto sposób. I jeszcze zróbmy tutaj podstawkę tego domku, żeby on się w ogóle tutaj nie zapadł, jak tutaj będzie ze 100 dzieci. One na pewno tutaj będą chodzić, będą wolały zjeżdżać tutaj niż tam, tak mi się wydaje. I przyszła pora na wylanie tutaj wielkiej wody. Tak, niech te bobasy normalnie zjeżdżają. Zobaczcie, to przecież wygląda tak słabo. Na dodatek, uwaga, ja sobie tutaj wejdę i spróbuję zlecieć na dół, pum, do tego basenu dla dzieciaków i jestem. Nie no, widzowie, wiecie co? Naprawdę, ja bym tutaj akurat nie chciał się kąpać. Ale to wszystko ogrodziłbym oczywiście, żeby one się nie widziały tego wielkiego tutaj basenu, bo może będą chciały tutaj w sumie przejść, więc zrobię tutaj taki płotek z takich liści, na pewno to będzie fajnie chronić to wszystko. I dodałbym tutaj na pewno jakąś budkę z lodami, bo oczywiście dzieci to uwielbiają. Na dodatek będzie tutaj dużo wózków, że niby właśnie to jest te miejsce. Tylko wiecie co, troszeczkę mi się nie podoba ta podłoga, która tutaj jest zrobiona, bo jest zbyt szara. Dlatego ja bym ją zmienił na przykład na taki żółty kolor, przeplatany z takim pomarańczowym. Ej, czy teraz nie będzie to troszeczkę lepiej wyglądać? Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to będą takie kolorki bardziej dziecięce. Dajmy tutaj jeszcze takie balony, żeby było wiadomo, co to za strefa. A na dodatek zrobię coś bardzo mocnego, ponieważ każde dziecko, tak mi się wydaje, że kojarzy się z tęczą. Tak, bo to jest coś dobrego i dziecięcego. Więc zróbmy tutaj jakąś chmurę, która nie musi mieć jakichś dobrych wymiarów, ale ważne, żeby była troszeczkę duża. I na jej szczycie postawmy takie kolory tęczy, tak, które będą szły bardzo do góry, żeby oczywiście przebić się przez ten domek. I jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać finalnie. I nie spodziewałem się takiego efektu. Teraz naprawdę to wygląda jak park wodny dla dzieci, ale teraz skupiłbym się na dokończeniu tego naszego wielkiego. Bo tutaj troszeczkę brakuje rzeczy. Ja bym na przykład dał tutaj dużo piasku, ponieważ wydaje mi się, że fajnie będzie, jeżeli na parku wodnym będzie troszeczkę piasku jak nad morzem. I wtedy ludzie naprawdę będą tutaj odpoczywać i będą chętniej przychodzić, moi klienci. Tak, więc zróbmy sobie coś takiego. Najlepiej do tego miejsca, ponieważ tutaj zbudujemy coś innego. Ale teraz przydałoby się rozstawić na przykład jakieś łódeczki koło wody. Tak, żeby oni tutaj mogli się normalnie pluskać. Let's go. Tylko żeby nie wjechali tutaj ludzi, którzy będą zjeżdżać ze zjeżdżalni. A tutaj oczywiście dajmy sobie jakieś leżaczki, żeby się mega tutaj mocno opalać. Bo na pewno znajdą się ludzie, którzy będą chcieli tylko się tutaj opalić. A tutaj dalej postawmy również takie parasole, tylko różnego koloru. To będzie taki otwarty aquapark, który bardzo się podoba ludziom oczywiście w lato, więc dajmy sobie ich tutaj bardzo dużo tych parasoli. A pod nimi oczywiście dajmy sobie tutaj różne siedzonka. Let's go! Zobaczcie, jak to wygląda. Ja naprawdę chciałbym przyjść kiedyś do takiego parku wodnego, jaki ja zbudowałem. Czy wy to widzicie teraz? To wygląda naprawdę dosyć profesjonalnie. Ale nie możemy zapomnieć, żeby w tym miejscu zrobić jakieś różne szkocznie. Na początku zrobimy coś takiego prostego, tak żeby ci, którzy się
boją, mogli sobie tutaj wskakiwać bez problemu, czyli nawet tutaj nie będzie można się odbijać, patrzcie, to w ogóle nie działa. Ale można oczywiście wskoczyć, a tutaj dalej zrobimy już coraz wyższe, widzowie, poziomy. Tak, tutaj będzie kolejna, z której też nie będzie można się wybijać, ale będzie naprawdę dosyć fajna. A na samym końcu będzie najwyższa skocznia, która będzie nawet taka, której da się wybić, więc ustawmy sobie coś takiego i postawmy tutaj taką wielką skocznię. Uwaga, ja teraz próbuję skoczyć i pum, to mnie podbija. Ja bym tutaj jeszcze zbudował troszeczkę coś z zieleni, żeby tutaj oddawało to taki tropikalny klimat. I w tym miejscu na środku zrobimy tego troszeczkę więcej na tej mapie. Podamy sobie takie drzewa tropikalne. Tak, to będą palmy, widzowie. Czy wy umiecie budować je w ogóle? Bo ja akurat się nauczyłem. Zobaczcie, na dole sobie dajemy w taki sposób te tropikalne drewno, a na samej górze musimy odprowadzić liście w każdą stronę świata, więc coś takiego. Zróbmy sobie po 3 listki z każdej strony, żeby to ładnie wyglądało. Następnie jeden w dół. Tak, w taki oto sposób osiągniemy efekt, tak jak wygląda palma. I teraz wystarczy, że damy tutaj sobie jeszcze ziarenka kakaowe i urośniemy to. Zobaczcie, to wygląda zupełnie jak prawdziwa palma. Tak, teraz możemy to ochronić, żeby nikt tutaj nie wchodził. Tak, w taki oto sposób. A tutaj na środku dajmy troszeczkę trawy. Tak, teraz to wygląda naprawdę ładnie. Czuję się jak w prawdziwym parku wodnym. Tylko trzeba dać troszeczkę tego więcej, więc ja to położę tutaj z każdej strony na mapie. Teraz serio, dobrze się to wpasowuje tutaj, ale ja bym dodał jeszcze na przykład jakąś ścieżkę, bo nie wiadomo, gdzie tutaj trzeba iść na tych parkach wodnych, więc ja mam tutaj pomysł, żeby użyć czegoś takiego. Pum, teraz możemy zrobić idealną ścieżkę, która będzie prowadzić w każde miejsce na mapie. Na przykład tutaj do tych trampolin. Z tej strony będzie się obkrążać te drzewko, a następnie będzie droga do parku wodnego dla dzieci. Tutaj też zróbmy dróżkę i wszystko musi być tutaj ładnie obkrążone. Nawet tutaj do środka tej przebieralni. Tak, bo ludzie muszą wiedzieć, że tutaj można sobie wychodzić i wchodzić. I nie zapomnijmy tutaj zrobić malutkiej dróżki, która będzie prowadzić naokoło, ponieważ tutaj będzie jeszcze jedna rzecz zbudowana w tym oto miejscu, ale ta droga musi też prowadzić idealnie na nasze zjeżdżalnie. Nie zapomnijmy poprowadzić tutaj jeszcze naszej ścieżki, ponieważ w tym miejscu zrobimy jeszcze jedną fajną atrakcję, bo będą tutaj zrobione kolejne zjeżdżalnie dla dorosłych. Tak, zróbmy jeszcze jedną taką wielką, która będzie naprawdę bardzo szybka i oczywiście stroma. I ona będzie tutaj podnosić się coraz wyżej, więc naprawdę to będzie bardzo ciężkie do zrobienia, ale zobaczcie, teraz to będzie wyglądać naprawdę bardzo ładnie. To jest zbyt duże, ale tutaj będzie już wejście, więc musimy zrobić tutaj też takie obramowania do samego dołu i naprawdę to będzie jedna z większych rzeczy, bo tutaj z boku damy kolejny kolor, tak, czyli niebieski, tylko musimy to zrobić do samej góry i od razu możemy się brać za kolejną. Dobra, to naprawdę będzie fajne, tylko teraz zrobię to w każdym kolorze, czyli oczywiście jeszcze takim fioletowym, żeby to ładnie tutaj się prezentowało, czerwonym, zielonym i jeszcze jasno niebieskim, czyli moim. I zobaczcie, to będzie idealnie pasować. Teraz jak już zbudowaliśmy te zjeżdżalnie, które są niższe od tych większych, to tutaj możemy oczywiście dać sobie troszeczkę kwarcu, żeby oczywiście można było w ogóle na czymś tutaj stawać. I wydaje mi się, że Pipek czegoś takiego nie zrobił. Tylko czekajcie, widzowie, czas nam się kończy. Dobra, za chwilę muszę już sprawdzać to z Pipkiem, kto lepiej to zbudował. I zbudujmy tutaj od dołu taką podstawę, żeby to wszystko przetrzymywać. Teraz tutaj właśnie w tym miejscu zrobimy sobie schody na górę, żeby wejść tutaj. I idealnie one tutaj się dobudowały. Zobaczcie, pasują tutaj to do 1:1. I stąd będziemy mogli wylać już nawet tutaj tą wodę prosto do naszego basenu. Tak jest, rozdajmy tego jak najwięcej. I tutaj jestem ciekawy, jak będzie się zjeżdżać. Więc postawmy tutaj sobie łódkę i oczywiście zjedźmy na niebieskim kolorze. Uwaga, pum, dobra, ty, jakie to jest szybkie, pum. To chyba jest naprawdę jedno z moich ulubionych. Tylko wiecie, co mnie zastanawia? Nie ma tutaj jeszcze jedzenia. Ej, dobra, musimy zrobić coś bardzo prostego. Ja bym zrobił po prostu tutaj taki tarasik, gdzie ludzie będą mieli tutaj jedzonko. Zobaczcie, postawmy sobie coś takiego, żeby móc sobie wybierać. I to będzie taki malutki bar. Dobra, zróbmy go w tym oto miejscu. Musimy zrobić jeszcze oczywiście tutaj dach, żeby nie było tutaj słońca w ogóle. I postawmy tutaj dużo lodówek, tak, ponieważ tutaj będzie robione jedzonko. Postawmy jeszcze takie tutaj obok automaty z Coca-Colą, żeby móc się napić i jakieś przekąski. I też to oczywiście zabudujmy, żeby słońce na to nie grzało. Możemy tutaj położyć jakieś burgery, jakby ktoś chciał zjeść. Mamy jeszcze ciasteczka, takie sushi przepyszne, Coca-Colę. Mamy pizzę, hot dogi i jeszcze na przykład zupę, jakby ktoś chciał zjeść w taki ciepły dzień. I wszystko będzie się płacić tutaj, bo tutaj też będzie kolejna kasa. I wszystko będzie się działo pod takimi parasolami. Tak jest, ponieważ wszystko w akwaparku normalnie kojarzy się z parasolami. Zobaczcie, nawet tutaj jakieś siedzonka będą bardzo fajne w klimacie takim, więc ustawmy sobie to w taki oto sposób. I szczerze, tak mi się właśnie kojarzy akwapark, widzowie. Nie wiem, czy wam też, ale dajmy sobie tutaj takie oto parasolki i jeszcze więcej jedzonka. Tylko tutaj te osoby będą miały najgorzej, które jedzą oczywiście pod zjeżdżalnią, bo woda będzie lecieć z tego. Ale spokojnie, wydaje mi się, że można to przeżyć, więc zróbmy sobie coś takiego i tutaj też sobie to ustawmy. Teraz nasze centrum do jedzonka też jest bardzo ładne. Tylko jestem ciekawy, co tam zrobił Pimpek. Dlatego podejdę sobie tutaj i wow, Pimpek, ty już skończyłeś z tego, co widzę. Tak, widzisz mój park wodny? On jest taki superowy. Mam tutaj mnóstwo villagerów, którzy świetnie się bawią, ale czekaj, za wstęp musisz zapłacić 5 kości. Serio, nawet ja? Ej, w sumie to jest bardzo słaby wstęp. Ty zaraz zobaczysz, co jest po mojej stronie, po tej niebieskiej. Dobra,
Pipek, ale wiesz co, ja ci wyciągnę te kości. Proszę bardzo, oto twoje kości. No i bardzo dobrze, teraz możesz wejść do mojego najlepszego parku wodnego na całym świecie. Nie no, Pipek, naprawdę, ty z tego co widzę, tam masz jakieś zjeżdżalnie. Tutaj widzę, z twojego domku to jest jakaś trampolina? Pewnie, że tak, Luczek. Ja tutaj mam tyle rzeczy zrobionych, musisz to normalnie zobaczyć. I najważniejsze jest to, że patrz ile jest osób, którzy się super tutaj bawią. Ej, ty naprawdę bardzo się poprawiłeś, nawet wieśniacy do ciebie przyszli, ale coś mi się wydaje, że ja to zbudowałem lepiej, wiesz? Nieprawda, mój park trampolin jest taki fajny. Tutaj mamy taką malutką zjeżdżalnię dla małych bobasków villagerów, a im dalej pójdziesz, tym trudniejsze zjeżdżalnie się pojawiają. Ej, naprawdę, ja też coś takiego w sumie zrobiłem, ale wiesz co, za kreatywność dałbym ci jakąś ocenę, tylko nawet nie zrobiłeś tutaj spodu, Pipek, to tak słabo wygląda. No co, Dir, ci się nie podoba? Wieśniacy są koloru brązowego, więc myślałem, że to będzie fajne. A tutaj chwilę, co ty zrobiłeś? Ty naprawdę dałeś drzewo pod wodą z jakiegoś betonu? Przecież to wygląda tragicznie. No co ty mówisz? Ale jak wejdziesz sobie tutaj pod wodę do środka, to to jest takie super. Nie no, ja jak byłem mały, to lubiłem się tu bawić. Czekaj chwilę, a tutaj co, normalnie można sobie skakać po tych koralowcach? Co to ma być, Pipek? Ty naprawdę myślisz, że ludzie będą się bawić coś takiego i ci widać, że się kopią, a chcę zobaczyć tą zjeżdżalnię? O nie, lepiej tam nie wchodź, bo ona nie jest dla takich mięczaków jak ty. Jak to? Czekaj, zrobiłeś tutaj jakiś napis, jakieś tabliczki, tutaj dałeś toaleta? Naprawdę? Co to ma być? Dobra, wiesz co, Pipek, ja to otwieram i daj mi jakąś łódkę może. No pewnie, tylko uważaj, bo ja ci mówiłem, że to jest dosyć ryzykowne, lepiej tam nie wchodź. Dobra, w takim razie, którą polecasz? Ja chyba wybiorę tą zamkniętą, bo ona może być fajna. Uwaga, tutaj trzeba, uważaj, dobra, w takim razie ja przelecę, tylko tu jest bardzo ciemno. A, widzisz to? I zobacz, ja jestem tuż za tobą, ta zjeżdżalnia jest ekstremalna. Tak, i tutaj jest wieśniak, stój tyłek wieśniaku, my lecimy na sam koniec, ja tutaj nic nie widzę, ale już jest światło, błagam i uwaga, jestem. Ej, w sumie ta twoja zjeżdżalnia nawet fajna była. No mówię ci, Luczek, czy to nie jest epickie? Tych zjeżdżalni są jeszcze lepsze, patrz, w tym miejscu jest jakiś bączek. Czekaj chwilę, ty naprawdę też zrobiłeś bączka, ale on jest taki słaby, ja zrobiłem coś lepszego, za chwilę to zobaczysz. Nie ma szans, ja zrobiłem najlepsze zjeżdżalnie, co ty tam niby takiego fajnego zrobiłeś? A tutaj nawet wieśniacy mogą się bawić w taką siatkówkę, tylko wodną. Ej, naprawdę, czekaj chwilę, to ja w takim razie rzucę ci kostkę, bum, dobra, i trafiłem chyba ci gola. Ej, no nie, ja tobie też trafiam, a masz, teraz jest mój punkt. Dobra, wiecie co, wieśniaki, bawcie się tutaj, ale przyjdźcie może do mnie za drugą stronę, tam jest lepszy park wodny, wiecie o tym? Co ty powiedziałeś, Luczek? Nieprawda, wieśniaki, nie słuchajcie go, mój park wodny jest lepszy. I macie tam za darmo, tak, za darmo wejście, nie musicie płacić kości. Jak to za darmo? Ej, to jest niesprawiedliwe. O, no nie wierzę w ciebie, ale zobacz co tutaj jest, taka wielka wyskocznia. Tak, czekaj, ja tutaj spróbuję wejść wyżej i tu naprawdę można skoczyć, ale chwilę, tutaj dalej widzę mój domek, tylko jakiś taki mały. No co, no bo mój musi być lepszy. Patrz, jak skoczysz sobie stąd, to widzisz, jakie to jest wysokie. No tak, i ja bym naprawdę tutaj chciał na bombę skoczyć, pum. Dobra, to akurat było fajne i wiesz co, to mnie denerwowałeś, że zbudowałeś nasze domki i moją skocznię zrobiłeś taką małą. No co jest, Luczek, ale ty byś się bał skakać z takiej wielkiej, a ja lubię takie ekstremalne wyskocznie. Dobra, ja ci powiem coś innego, zobaczmy teraz, kto lepiej to zrobił, dawaj może chodź za mną, co ty na to? No nie wiem, czy chcę widzieć ten twój park wodny, on pewnie będzie taki tragiczny. No nie wiem, czy tragiczny, dobra, to przejdźmy tutaj. Zobacz, u mnie nawet już jest kolejka przed samym wejściem, nie to co u ciebie, zobacz, nawet jest napis park wodny. Ile tutaj jest osób? No dobra, u ciebie to wygląda naprawdę fajnie i ja nie mogę, ta kolejka jest serio długa. I nie możesz się przez nią przecisnąć, chociaż wiesz co, Pipek, dobra, chodź tędy górą i ja ci zaraz pokażę, ile musisz zapłacić za wejście, dobra? Ile trzeba zapłacić? Nie gadaj, Luczek, pewnie 5 kości, tak jak u mnie. No nie wiem, Pipek, zobacz, wieśniak ma za złotówkę, świnka ma za darmo, a ty masz za 999 kości. Ej, to jest nieuczciwe, czemu ja muszę płacić tak dużo? No bo jesteś bardzo słaby, dobra, wiesz co, u mnie jest naprawdę fajnie, możesz sobie wejść, wziąć jakieś płetwy, jeżeli chcesz sobie ponurkować oczywiście, a tutaj możesz sobie zostawić swoje rzeczy, jeżeli chcesz iść się pokąpać. To jest taka wielka szatnia, no nie, ja o tym nie pomyślałem, nie miałem czegoś takiego w moim placu zabaw. No tak, i wiesz co, teraz możesz sobie
sobie iść na zjeżdżalnię, tylko nie na te, tylko tutaj, na dla dzieci, haha, bo to zbudowałem dla ciebie. No co, ja nie jestem bobaskiem, ale tak naprawdę ta zjeżdżalnia dla dzieci jest mega fajna i tutaj masz nawet jakieś jacuzzi na dole. Nie no, to jest podgrzewane, żeby oczywiście dzieci nie przeziębiły się w tej wodzie i dawaj, możesz zjechać teraz stąd. O tak, ale super, nie mogę się doczekać. Wow, nawet tutaj są jakieś zdjęcia, tylko chwila, co tutaj robi jakiś szkielet? A, bo to jest największa zjeżdżalnia na świecie, dawaj Pipek, ona jest najbardziej niebezpieczna. No dobra, zjeżdżam i ej, to było superowe, ale szczerze nie było to takie trudne, jak mówiłeś. No jak to nie było ciężkie, no bo to był żart, Pipek, dobra, i wiesz co, tutaj masz kolejne zjeżdżalnie, możesz iść się przejechać, ja ci na przykład polecam tą czerwoną. Wow, ona jest mojego ulubionego koloru, może bym tam wjechał, ale przed tym tutaj masz jakieś wyskocznie, za to moje wyskocznie były lepsze. Jak to lepsze, przecież tutaj możesz się nawet odbić, zobacz, pum, pum i pum do basenu, zobacz jak to ładnie wygląda. No niech ci będzie akurat, to jest zdecydowanie lepsze i cyk, prosto na główkę, ty, no w sobie to było fajne. Dawaj tutaj na górę, jestem ciekawy jak zjedziesz, bo teraz postawię ci tutaj łódeczkę, dawaj Pipek, możesz zjechać. Czy to jest bezpieczne? No dobra, niech ci będzie, zlatuję na sam dół. Wow, dobra, muszę zobaczyć jak ty tutaj lecisz, dobra, idziesz sobie tędy, jestem ciekawy jak pójdziesz do tego bączka. Wow, jak tu jest ciemno, pomocy i o, jestem chyba, tutaj jest koniec, a nie, co to ma być? To... O, ja to widzę, Luczek, czekaj, tak mnie obkręca. Co ty robisz? Naprawdę widzę, ty masz jakieś normalnie triki dziwne, zleć tutaj na dół, bo tutaj w środku jest zjeżdżalnia do samego basenu. I lecę tutaj, o, Luczek, chyba zaraz wlecę na sam dół. I bardzo dobrze, widzę cię, pum, tak jest, wpadłeś. I co, podoba ci się mój park wodny? Naprawdę bardzo dużo czasu na nim spędziłem. To było spoko, ale fajnie by było, jakbyś dodał może do tego parku wodnego jeszcze tory, bo taka sama woda mi się znudziła. Co, jak to, ale kolejka górska? Przecież to w ogóle nie pochsuje tutaj, przecież tutaj się tylko kąpię w wodzie, a nie wagoniki, to nie jest jakiś roller coaster. No co, w takim razie musimy zbudować najlepszą kolejkę na świecie. I Luczek, chcesz zobaczyć, co ja zbudowałem, bo moja kolejka jest epicka. Serio, ty też zbudowałeś kolejkę? Ale ja naprawdę nad tym parkiem się starałem, ale wiesz co, ja w sumie mogę cię pokonać, bo umiem chyba budować kolejki górskie, ale dobra, idę zobaczyć, co ty tutaj zbudowałeś. Zobacz na tą kolejkę górską, ona jest taka super, przejadę się, opatrz, lecimy na górę, teraz na dół i do wody! Pipek, ta kolejka górska jest strasznie słaba! Ja ci pokażę, co to znaczy kolejka górska! Tak więc my też zaczniemy budować naszą kolejkę górską! I potrzebne nam będą tory, takie dwa rodzaje, blok redstone'a, taki oto blok żelaza oraz najważniejsze, czyli wózeczek! Więc połóżmy tutaj na samym początku dwa takie bloki redstone'a, dajmy tutaj tory zasilające i poprowadźmy te tory bardzo daleko. I w tym oto miejscu zacznijmy budować oczywiście nasze wniesienie. I tutaj również dawajmy na przemian takie oto tory. Zobaczcie jak tutaj już jest wysoko, a to dopiero początek. Moja kolejka górska będzie naprawdę bardzo ciężka. Ale zróbmy wyżej naszą kolejkę górską, bo tutaj nie jest aż tak wysoko. Dajmy również na przemian nasze tory. I te tory zasilające musimy zasilić w taki oto sposób. W tym momencie, jeżeli mamy taki oto wjazd, to tutaj zrobimy taki malutki parkour dla Pipka. Ale będzie on oczywiście z kolejki górskiej. I oczywiście do niej musimy zbudować wokół oczywiście mury. Kiedy to będzie wyglądało w taki oto sposób, musimy zrobić tutaj oto takie oto podniesienie. Dodajmy tutaj oczywiście tory i wylejmy tutaj bardzo dużo lawy. I w tym oto miejscu dodamy pierwszy blok, na który będzie musiał wskoczyć mój przyjaciel i położymy na nim oczywiście wagonik. I mój przyjaciel będzie musiał kliknąć, żeby wejść do tego wagonika. I w tym oto miejscu dajmy kolejny wagonik, który będzie troszkę dalej i normalnym skokiem nie będzie można tutaj wskoczyć, ale jeżeli skoczy się i wejdzie w ten właśnie wagonik, to on da radę. I dajmy tutaj kolejne takie bloki niemożliwe do przeskoczenia. I sprawdźmy teraz sami, czy damy radę oczywiście zrobić tego parkoura. Więc na początku klikamy w ten wagonik, później skaczemy tutaj, kolejny skok, teraz będziemy mogli przenieść się do tego wagonika, potem skok i skok do tego tutaj i jesteśmy! I to jest dopiero początek naszej kolejki górskiej, zróbmy go jeszcze cięższego, w tą oto stronę. Więc zacznijmy robić taką długą oto ścieżkę, a wy pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. I zobaczcie jak ten roller coaster będzie wyglądał później, bo będzie mega mocny. I w tym momencie nasza kolejka górska zawróci w tą oto stronę i będzie szła na dół, ponieważ kolejki górskie idą też na dół. Więc dodajmy tutaj oczywiście tory, które będą szły na dół, w taki oto
oto sposób. I tutaj w tym momencie zrobimy takie oto przerwy i damy takie wzniesienia, ponieważ na rollercoasterze czasami są takie wzloty i upadki. I w tym momencie mój przyjaciel będzie jechał w dół, a potem w górę, w dół i potem znowu w górę. I to będzie cały czas, widzowie, takie niekończące się kółko. I mam nadzieję, że mój przyjaciel będzie się trochę źle czuł. Ale spokojnie, za chwilę nasza kolejka pójdzie bardzo wysoko. Ale zanim pójdzie wysoko, to zróbmy tutaj taką oto platformę, w której będą do wyboru dwie ścieżki. I jedna oczywiście będzie tutaj, czyli czerwona, a druga będzie z boku, ale niebieska. I już pewnie wiecie, która będzie zła, a która dobra, ponieważ na samym początku zbudujmy tą czerwoną stronę i będzie ona miała w tym miejscu oczywiście wejście. Całą podłogę też zróbmy na czerwono. I tutaj na wejściu oczywiście będzie taka oto dróżka zakręcona, którą mój przyjaciel będzie musiał wybrać. Będzie ona szła w tą stronę, będzie miała takie oto zawijasy i w tym miejscu będzie wyjazd, ale będzie on oczywiście zamknięty. I zróbmy tutaj takie oto zaokrąglone tory i mój przyjaciel tutaj będzie w takiej oto pułapce, która będzie cały czas go zawracać i jeździć tutaj. I postawmy przed wejściem takie oto drzwi, które będą otwierane taką oto dźwignią. Ale żeby mój przyjaciel nie widział, co znajduje się w środku, to połóżmy tutaj taki oto obraz, przez który nic nie będzie widać, jeżeli oczywiście tutaj mój przyjaciel będzie chciał wejść. W tym momencie naprawdę nie widać, co znajduje się w środku. W środku tego będzie oczywiście złe przejście. W środku będą oczywiście takie oto zombiaki. Tylko na samym początku zróbmy jeszcze tutaj oczywiście taki oto dach. I w tym momencie te zombiaki tutaj nie będą ginąć. Dajmy jeszcze tutaj takie oto pająki, troszkę szkieletów. Weźmy oczywiście kowadło i znacznik i napiszmy tutaj zła droga i nazwijmy wszystkie te moby, żeby one nie zniknęły, jeżeli się oddalimy. I świetnie, nazwaliśmy wszystkie mobki i to będzie oczywiście złe przejście. Ale jeżeli mój przyjaciel wybierze oczywiście niebieski wagonik, to tutaj będzie oczywiście dobre przejście, gdzie też będzie dźwignia i zróbmy całą podłogę, ale na neutralny blok, czyli oczywiście na trawę. Weźmy tutaj, postawiajmy jeszcze jakieś drzewka, które oczywiście będą symbolizować to, że tutaj jest naprawdę bardzo bezpiecznie. Dajmy tutaj trochę oczywiście trawy i postawiajmy wszędzie nasze ulubione rzeczy, czyli kości. Tak jest, ponieważ my pieski uwielbiamy kości. Poza tym zróbmy tutaj takie oto miłe źródełko wody, w którym będzie oczywiście ona pływać. I dodajmy sobie w tym miejscu tory, którymi mój przyjaciel będzie sobie po prostu tutaj zwiedzać tą dobrą stronę. Tak jest, ponieważ w tym miejscu tutaj będzie wyjście. I tutaj będzie bardzo wysoki wjazd na górę, więc dopiero nasza kolejka w tym momencie się zaczyna. Więc zróbmy te tory w taką oto stronę, żeby one szły coraz wyżej, widzowie, i będą one zakręcać aż tutaj, widzowie, na lewo. Tak więc dodajmy wszędzie jeszcze oczywiście takie oto tory, taki oto sposób i zróbmy tutaj kolejne pomieszczenie, którym wyjście będzie z tej oto strony. Ale tutaj będzie naprawdę ciężko wyjść z tego pomieszczenia, ponieważ tutaj będą zamknięte drzwi i trzeba będzie znaleźć właściwy przycisk, więc w tym momencie dajmy bardzo dużo przycisków na każdej ścianie, tak aby mój przyjaciel miał naprawdę ciężko, żeby znaleźć właściwy przycisk. I tylko jeden przycisk będzie prawidłowy, a reszta będzie miała pod sobą takiego oto command bloka, który będzie wykonywał komendę kill P. I w tym momencie, jeżeli mój przyjaciel kliknie zły przycisk, to deadnie. A dobrym przyciskiem, który otworzy te oto drzwi, będzie na przykład ten oto przycisk, więc ja oczywiście z tej strony poprowadzę od niego redstone, żeby oczywiście otwierał na pewno drzwi, więc zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczmy, czy on otwiera drzwi i świetnie. I w tym momencie mój przyjaciel będzie mieć naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ czeka go bardzo dużo lawy i TNT. Dlatego zróbmy sobie tutaj oczywiście dalej naszą kolejkę górską. Dodajmy tutaj wszędzie oczywiście tory. I teraz nasza kolejka górska będzie bardzo długa. I w tym miejscu mój przyjaciel musi się przestraszyć, ponieważ w tym miejscu zrobimy sobie takie oto rzeczy, które na pewno pimpka przestraszą. I w tym pomieszczeniu po bokach będzie spływała lawa, widzowie, więc wylejmy jej bardzo dużo. I zobaczcie, w tym momencie jest cała ściana zrobiona z lawy. I zróbmy tak samo z drugiej strony. Świetnie, i wylejmy tutaj też lawę. I w tym momencie mój przyjaciel będzie mieć taki oto mur lawowy. Więc poprowadźmy tutaj oczywiście tory. I jak mój przyjaciel będzie tędy jechać, to na pewno będzie przerażony, ponieważ zobaczcie, ile tutaj jest po bokach lawy. On na pewno się przestraszy. I teraz nasza kolejka górska będzie zawracać w tą stronę. I z tej strony również będzie strasznie, ponieważ tutaj będzie bardzo dużo TNT, które będzie można bardzo łatwo odpalić, widzowie, i wybuchnąć. Więc mój przyjaciel Pimpek na pewno będzie się tego bał, widzowie. I napiszcie hashtag straszny, jeżeli to właśnie wam się wydaje straszne. I poprowadźmy nasze tory w tym momencie w tą oto stronę. I w tym miejscu mój przyjaciel znowu będzie mieć dwa wybory, który oczywiście jeden będzie dobry, a drugi zły. I tym razem, jeżeli wybierze tą oto lewą stronę, to będzie ona zła. Zamurujmy ją, widzowie, w taki oto sposób i dajmy z tej strony oczywiście tory, którymi mój przyjaciel będzie jechać. Ale żeby było tutaj oczywiście jeszcze bardziej tajemniczo, to musimy postawić tutaj oczywiście taką oto tabliczkę i postawić obraz. I w tym momencie mój przyjaciel nie będzie widział, co tutaj się znajduje. A z tej strony oczywiście wylejemy fejkową wodę, widzowie, która jest naprawdę
bardzo zła. I jeżeli widzowie nie wiecie, co to jest fejkowa woda, to jest to woda, która zadaje obrażenia. Na przykład jeżeli ją wylejemy i wskoczymy, to ona będzie nam zadawać obrażenia. Więc jak mój przyjaciel wybierze oczywiście tą drogę, to tutaj wszystko się niszczy i będzie dostawał obrażenia. Ale ta droga tutaj będzie dobra, więc zróbmy też takie oto przejście. I też połóżmy tutaj jakieś tory oczywiście. I również zakryjmy te przejście, żeby mój przyjaciel nic tutaj nie widział. Dajmy tutaj pośrodku tabliczkę, wybierz stronę, żeby mój przyjaciel mógł wsiąść w któryś wagonik i oczywiście jechać. Ale tutaj na początku widać fejkową wodę, więc tutaj w tym miejscu postawmy taką oto fejkową lawę, która będzie na pewno odstraszać mojego przyjaciela, ale jeżeli tutaj wejdzie, to oczywiście nie będzie go biło w ogóle. I tutaj będzie mógł pojechać dalej naszą kolejką górską. I w tym miejscu zróbmy tą kolejkę tak bardzo wysoko, że będzie ona szła naprawdę do samej góry. Zróbmy ją jeszcze wyżej oraz dodajmy tutaj wagoniki. I w tym miejscu będzie pomieszczenie, więc postawmy tutaj dispenser, drzwi oraz półpłytkę naciskowo. I jeżeli mój przyjaciel oczywiście wciśnie tą półpłytkę, to dostanie taki oto mieczyk i od razu wejdzie do środka. A w środku będzie bardzo strasznie. I od razu po wejściu tutaj będzie kolejna półpłytka, która będzie prowadzić tutaj w te miejsce po tych oto dispenserów. I postawmy do nich oczywiście jeszcze takie repeatery i one teraz będą działać, jak widzicie. Tutaj w środku będzie ul, jak widzicie widzowie, pszczół. Dajmy tutaj jeszcze widzowie jakieś oczywiście kwiatki. I tutaj w środku tych dispenserów będą takie oto pszczoły, które będą atakować mojego przyjaciela. Zobaczcie, jak ona wygląda. Więc dajmy je wszędzie oczywiście do tych dispenserów. Jak mój przyjaciel będzie to klikać, to będą cały czas się respi i będzie naprawdę bardzo ciężko je pokonać. Ale jeżeli je pokona i przejdzie dalej, to tutaj oczywiście będzie bardzo wysoko ta kolejka górska, aż do samych chmur, jak mówiłem. I tutaj dopiero zacznie się prawdziwa zabawa. Zróbmy ją bardzo stromą, widzowie. Zakręćmy ją w tą stronę i teraz znowu w tą. I jak widzicie, tutaj naprawdę jest już bardzo wysoko i widać całą naszą kolejkę górską z góry bardzo dobrze. I teraz trzeba dodać wszędzie tutaj oczywiście tory. I zobaczcie, jak dobrze to wygląda. Idę to, widzowie, wypróbować. Uwaga, kładę wózek i popycham go i jedziemy. Wow, jak to wygląda. Chwileczkę, teraz wznosimy się bardzo wysoko. Mój przyjaciel na pewno się przestraszy. I teraz jedziemy do samej góry. I zobaczcie, nawet minęliśmy chmury. Wow, jak to jest bardzo wysoko. I w tym momencie będzie nasza kolejka bardzo zimna, ponieważ będzie tutaj on jechał, widzowie, w tym momencie po lodzie. I zróbmy tutaj takie wielkie pomieszczenie w taki oto sposób i dodajmy do środka jakieś zimne dekoracje, na przykład bałwany, które będą umilać czas mojemu przyjacielowi. I zróbmy tutaj oczywiście tory, którymi mój przyjaciel będzie jechał. Będzie to w tym oto miejscu i tutaj będzie oczywiście wyjście. Ale tutaj w środku nie będzie tak łatwo, ponieważ już na samym wejściu będą takie oto wielkie kolce, od których mój przyjaciel będzie dostawać obrażenia. I zobaczcie, jak wygląda to w tym momencie. Naprawdę będzie ciężko tutaj przejechać na rollercoasterze i będzie można dostać bardzo dużo obrażeń. Więc jeżeli będziemy tędy jechać i wjedziemy oczywiście w te kolce, to będą one nas biły. A widzicie? I w tym momencie tutaj zmieńmy naszą podłogę i będzie ona czerwona, czyli w ulubionym kolorze pimpka. I zróbmy tak, żeby ona szła cały czas oczywiście wyżej. W taki oto sposób i dajmy tutaj po bokach też takie kolorowe, czerwone ściany. I w tym momencie również dajmy takie oto właśnie rollercoastery na samą górę. Tylko że tutaj naprawdę ciężko będzie jechać, ponieważ będzie bardzo duże niebezpieczeństwo, ale za chwilę wam pokażę. Doprowadźmy oczywiście te tory na samą górę. I zobaczcie, jak to wygląda, widzowie. Jesteśmy naprawdę bardzo wysoko. I za chwilę to będzie koniec naszej kolejki, ale chwileczkę. Tutaj będzie bardzo dużo przeszkód, ponieważ w tym miejscu będą, widzowie, takie oto lasery. Czy wy to widzicie? Mój przyjaciel będzie musiał przez nie przejeżdżać. Będą mu one zadawać bardzo dużo obrażeń, ale my oczywiście damy bardzo dużo tych laserów. Tak dużo, żeby mój przyjaciel nawet nie miał szans tędy przejechać cały żywy. Dodajmy ich naprawdę bardzo dużo. I zobaczcie, jak to już wygląda. To naprawdę jest mega ekstremalna kolejka, którą mój przyjaciel na pewno będzie się bał. Więc dajmy je do samej góry. I świetnie, wszystko jest już gotowe i zobaczmy, jak to będzie wyglądać z tej perspektywy. Uwaga, mój przyjaciel będzie jechać przez te lasery wszystkie. A, dobra, będzie dostawał obrażenia i teraz spada na dół. Ale w tym momencie mój przyjaciel będzie musiał zlecieć z samej góry tutaj na dół na tego oto slime bloka, widzowie. Naprawdę będzie ciężko tutaj trafić, ale jestem ciekawy, czy to działa. Więc uwaga, zobaczmy, czy teraz mój przyjaciel wleci na te slime bloki i chyba świetnie, da radę, uwaga i pum, on tutaj nie zginie, widzowie, i będzie bardzo ciężko tutaj trafić. Ale jeżeli tutaj spadnie, to teraz będzie naprawdę wjazd na samą górę do limitu kratę i zobaczcie, jak teraz to jest bardzo wysoko, tutaj widać wszystko z góry, widzowie, nawet to się zacina, wow, i tam Pimpek coś buduje, za chwilę do niego pójdziemy, widzowie. Ale najpierw zróbmy zakończenie naszej kolejki górskiej, które będzie kończyło się takim spadem, widzowie, na dół, tutaj na sam dół i będzie tutaj wszędzie, widzowie, taka oto woda. O tak, on na pewno się przestraszy. Na dodatek dodałem trochę lodu, żeby mój przyjaciel miał
naprawdę ciężko, ponieważ będzie mógł trafić albo na lód, albo na wodę, więc będzie naprawdę ciężko. Chodźmy zobaczyć, co Pimpek zrobił, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy jego kolejki górskiej. Pimpek, jesteś gotowy? Masz już swoją kolejkę górską? No pewnie, że tak, ale nie możesz jej na razie zobaczyć. Obróć się tyłem, już. Obróć się tyłem? No dobra, jestem ciekawy, co zrobiłeś. Uwaga, mogę się odwrócić już? No czekaj, jeszcze nie, do tyłu, troszeczkę do tyłu jeszcze bardziej i koniec. Wow, dobra, odwracam się i wow, ale to jest kolejka górska. Pimpek, jak ty to zrobiłeś? No dzięki, postarałem się, serio, nie było łatwo, ale mi się udało. Dobra, Pimpek, ale fajnie, to jest siedzenie i wejście oczywiście do środka. Ej, ale stój, nie możesz tutaj wejść. Jak to nie mogę, Pimpek, ja chcę skorzystać z twojej kolejki górskiej, jak ty ją ładnie zrobiłeś? Poczekaj, zanim to zrobisz, musimy cię zmierzyć, no bo sorry, jak będziesz taki niski na tym czerwonym pasku, to nie możesz tutaj wejść. Aha, czyli ty zrobiłeś nawet takie wejście, ale on to zrobił, widzowie, mądrze. Podoba mi się to bardzo, chwileczkę, przeczytam to. Zmierzy, czy możesz wejść? Jak ty coś to napisał? Ej, dobra, nieważne, no już, stawaj tutaj i musimy zobaczyć. Patrz, patrz. No jesteś tak ledwo, oj, nie wiem, czy cię mam wpuścić. Jak to, Pimpek, zobacz, moje uszy nawet wystają poza tą skalę, na pewno mogę tutaj wejść, co ty wygadujesz? No dobra, niech ci będzie, okej, możesz sobie w sumie wejść. Joho, widzowie, udało mi się. Wchodzimy do kolejkę górską Pimpka, oh yeah, i uwaga, tutaj mamy jakieś wejście, mogę ten... Poczekaj, no co ty robisz? Stój, musisz najpierw wziąć wszystkie przedmioty z tej skrzynki. Dobra, biorę, wow, wózeczki i dwa koksy. Wow, ja nie dostałem koksów, w sumie nie dałem u siebie, ale dobra. Jestem ciekawy, po co mi są one przydatne. No widzisz, i teraz weź sobie jeszcze tą czerwoną zbroję, bo jest najlepsza. Bez niej nie możesz przejść tego toru. O, czerwona zbrojka, widzowie. Nawet tego nie wiedziałem, że można tak. Dobra, nie wiem dlaczego, ale zakładam, widzowie, czerwoną zbrojkę na niebieskim piesku, widzowie. No ja nie mogę. A czerwona też jest subskrypcja. Dobra, Pimpek, mogę cisnąć na tą kolejkę górską. Jestem ciekawy, jaka ona jest. No pewnie, że tak, tylko uważaj, tu jest dużo pułapek. Bardzo łatwo zginąć. Dobra, dobra, uwaga, widzowie. Wchodzimy teraz do tego oczywiście wagonika i wlatuję. Pimpek, czemu tutaj są drzwi, jak do jakiegoś domku? No dobra, nieważne. Dobra, teraz działa. No dobra, teraz dopiero będzie działać. Dobra, widzowie, w takim bądź razie stawiamy to i jedziemy. Uwaga, nasza kolejka się zaczyna i teraz tak wolno jedziemy i... Wow, spadek pierwszy! Widzisz to? A patrz, co jest, wow, to nie! Lawa! O nie, ile tu jest lawy! Jeju, jeju, jeju! Czemu tu jest lawa? Dobra, zjem sobie oczywiście koksa. Co ty żeś tutaj, Pimpek, zrobił? Zrobiłeś tory na lawie? To wygląda epicko. Widzisz, tylko ja tak potrafię, bo jestem czerwony. A zobacz, co jest dalej. Oj, dalej nie przejdziesz. Na pewno dobrze, że zjadłeś to jabłko. Patrz! Chwileczkę, tutaj coś we mnie strzela. Czy to jest jakiś normalnie z przeszkodami? Tak! Zobacz, jedziesz, wow! Ale strzelają do ciebie wieżyczki, przeżyjesz to? O nie, ile tutaj we mnie strzela rzeczy! A, widzowie, pomocy! Wow, dobra, ale tu było normalnie ostrzał. I w tym momencie, Pimpek, wlatujemy do góry. Ale chwilę, czemu my teraz wlatujemy do Gara? Trzymaj się, Luczek, pożegnaj się! Nie, wchodzę do Gara! O, widzowie, jestem, wow, tu był jakiś wielki Gar. Pimpek, co ty żeś tutaj nawyprawiał? Ale super roller coaster, co nie? To było epickie, a tutaj masz do wyboru trzy wejścia, tylko jedno jest dobre. Wow, dobra, teraz musimy wybrać, widzowie, jedno z tych trzech wejść, Pimpek, a tam jest mój roller coaster. Na pewno się przestraszysz, bo ja zbudowałem epickiego. Nieprawda, mój jest lepszy, a zresztą zobacz, która odpowiedź według ciebie jest najlepsza. Dobra, to ja wybieram jedyneczkę, bo jedyneczka musi być dobra. Uwaga, wlatujemy i... A, tu jest normalnie lawa, co ty żeś tutaj dał, Pimpek? No nie, to jest akurat zła odpowiedź, ale możesz spróbujesz dwójeczkę. Dwójeczkę? Chwileczkę, to brzmi dobrze. Dobra, okej, wchodzę do dwójki, uwaga, startujemy i... co się stało? Czemu ja jestem pod dirtem? Teraz giniesz, o tak, nie wyjdziesz stąd! Jak to nie wyjdę? Tutaj nic nie ma, Pimpek, to ślepy zaułek jakiś. Nie, dobra, wiesz co, Pimpek, w takim bądź razie idę do trójki. Trójka musi być dobra. Ale za ostatnim razem to zgadłeś, dobra, wskakuj tu. W takim razie do tego trzeciego i tutaj musi być dobra odpowiedź. Uwaga, coś mnie bije. Pimpek, tu nawet nie zapaliłeś lampki.
Ale patrz teraz, szkielety! O, to były szkielety, chwilę! Wow, dobra, i teraz, wow, przyszedłem dalej i co to jest, Pipek? Który Luczek, problemy techniczne, dobra, dajesz wyżej! Wow, dobra, wskakuję i wow, ale ty zrobiłeś kolejkę naprawdę mocną, co tam jest na dole? Dobra, wskakuję i gdzie ja jestem? Czemu lecę na jakieś tory i o, chyba nie przeżyłem, Pipek, co ty żeś tutaj odwalił? No co, to miał być taki super spadek! A, dobra, to wyglądało naprawdę epicko, ale teraz jest jakieś wejście, wow, tu są jakieś trupie czachy i jakaś pustynia. Dokładnie, oraz straszne kaktusy, na pewno tego nie przeżyjesz. No dawaj, jesteś już prawie przy końcu. Dobra widzowie, musimy przeżyć tą kolejkę Pipka, bo za chwilę będzie moja Pipek, a mojej nie dasz rady. Widzowie ci powiedzą, widzowie napiszcie, że Pipek nie da rady. Dobra, uwaga i co się stało? Ej, tu te kaktusy biją Pipek. Co to ma być? Zaraz, o nie, te kaktusy rozwalają twój wagonik. O tak, tu jest za bardzo tak ten, agresywnie Pipek, ja nawet tędy nie dam rady przejechać. Poczekaj, popcham cię, no ej, dobra, nie wiedziałem, że to tak działa. Widzisz Pipek, ale żeś zrobił drogę, ale dobra, przejdę sobie tędy, żeby nie było i uwaga, przejdę sobie i oczywiście obrażenia też mam i chwilę tutaj coś je... To jest koniec Pipek! No tak, ale co, nie podobało ci się? Nie no, bardzo mi się podobało, ale w tym momencie zobaczysz moją kolejkę górską, zapraszam za mną. I proszę bardzo Pipek, to jest mój roller coaster, on jest tak bardzo wysoki, że nawet go nie widzi. Wow, on jest taki duży, 100 razy większy od mojego! Weź sobie Pipek wagonik ze skrzynki i zapraszam oczywiście do grania. Teraz możesz tutaj oczywiście się delektować widoczkami, ale tutaj już będziesz mieć ciężko. No dobra, no to startuję. Na, ale fajnie, a co tu jest za miejsce? Nie, ile tu jest lawy? O tak, i teraz masz parkour oczywiście roller coasterowy, czyli musisz skakiwać na wagoniki. Co to ma znaczyć? Czyli muszę, okej, wskoczyć, wychodzę i zaraz, on już wpadł do lawy, ale mogę wskoczyć na ten! Ło, Pipek, ogarnąłeś, bo ja oczywiście dałem coś takiego, żeby cię spaliło, żeby nie można było doskoczyć. Dobra, to lecisz dalej. Ojeju, gdybym tego nie zrobił, na pewno bym zginął! Wow, jak ci się udaje, bardzo dobrze, jeszcze troszkę zostało do końca, jestem ciekawy, czy dasz radę. Na pewno mi się uda, dawaj, skaczę tu, tu i może tamten ostatni, szybko, nie, spaliłeś się, Pipek, ale fail, nie mogę. No nie mogę, to było takie trudne. Ale już dałeś radę, Pipek. I w tym momencie daję ci kolejny wózeczek, zapraszam cię. I zobaczymy, jak teraz zareagujesz na te wzniesienia. No dobra, co tutaj jest? Wow, o nie, kręci mi się w głowie. Ojej, widzowie, to było takie śmieszne. Robiłem to specjalnie po to, żeby Wimkowi źle się zrobiło, ale sorry, Pipek, dobra. A tutaj, op, musisz wybrać jeden z dwóch, oczywiście tutaj, jak ktoś mówi, kolorków. Który mogę wybrać? No ja bym wybrał ten czerwony, ale wiesz co, pewnie dałeś tu coś złego, dlatego wybieram niebieski. Co, Pipek, ty wybrałeś niebieski? No dobra, no to idź dalej, dawaj, wchodź tutaj. Wow, ale super, udało mi się, wiedziałem, że to jest dobra strona, a co teraz? O, wchodzę tutaj na górę i idę do kolejnego pomieszczenia. O tak, jesteś już coraz wyżej, a teraz masz pokój z przyciskami, tylko jeden cię wypuści i otworzy te oto drzwi. No nie, co ty mówisz, muszę klikać wszystkie po kolei guziki. Wydaje mi się, że ten będzie dobry. I co? On otworzył drzwi. Jeju, jak ty to, Pipek, zrobiłeś? Ty jesteś jakimś hakerem. Dobra, nie, w takim razie zobaczymy, czy przeżyjesz to, bo tutaj jest ściana z lawy. Dawaj, skakuj i lecisz. O nie, jakie to jest straszne. Tu jest strasznie dużo lawy. Wow, prawie bym się spalił, ale jakimś cudem to przeżyłem. A tu jest DT. O tak, DT miało cię przestraszyć. Okej, i teraz musisz wybrać jedną stronę. Mam wybrać wodę czy lawę? No nie, no lawy na pewno nie wybiorę. Dobra, wybieram wodę. O tak, Pipek, dobrze. To w takim razie wchodź do wody i oczywiście lecisz dalej, a nie bije cię to. Ała, zginąłem. I co, mam niby wybrać tą lawę, ale tutaj też zginę. No dobra, udało mi się. Co? Ja to przeżyłem. O tak, bo ta lawa była dobra. I wskakuj do wagonika, bo ci ucieknie. I teraz lecisz bardzo wysoko. O, ja nie mogę, co tym razem? Nie, no ja już nie chcę tych pomieszczeń. Proszę, ale to jest wysokie. O, i Pipek, dostałeś w tym momencie mieczyk, co? O tak, ale czemu tu są osy? Muszę je rozwalić, zostawcie mnie. O tak, te osy będą cię biły, ja ich zrespię tutaj bardzo dużo, Pipek. Ała, przestań. Nie, muszę je rozwalić. Dobra, Pipek,
uciekaj, bo zaraz zdedniesz, szybko, dam ci tutaj przejście, szybko, wychodź, 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 wychodź. Uciekam stąd. Wow, dobra, i w tym momencie masz oczywiście wjazd na górę, dawaj. Dobra, lecę, na. Ale to jest wysokie, czemu to jest takie wysokie i takie zakręcone? O tak, teraz widzisz wszystko z góry, widzisz to Pimpek, cały nasz park, oczywiście rozrywki. Zaraz będziesz jeszcze wyżej, ale to za chwilę, teraz wchodzisz do tego pomieszczenia. Wow, lecę, ale ała, ała, obrywa mnie, te kolce są straszne. O tak, Pimpek, te kolce były mega mocne, ale teraz musisz wjechać na górę, tylko tutaj są lasery. No co, jak ja mam niby przez nie przejść? To będzie bardzo trudne, no trudno, lecę, uwaga. Dawaj, Pimpek, musisz wjechać, wow, przejechałeś, ale dostałeś obrażenia. O nie, obrywam i lecę na sam dół. O tak, tutaj oczywiście na slajmy, widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo Pimpek daje radę póki co, jestem naprawdę w szoku, Pimpek. Dzięki, ale ja się nie mogę zatrzymać, nie mogę tutaj wejść. No dawaj, Pimpek, musisz dać radę. Szybko, wchodzę na górę, o ja nie mogę, ale to jest wysoko, nie, co się dzieje, czy ja będę spadać, proszę, nie chcę spadać na sam dół. O tak, Pimpek, teraz jesteś najwyżej jak się da i zobacz, lecisz na samą górę, a potem musisz trafić na dół w wodę, bo inaczej lód cię zabije. Jak to w wodę, o czym ty mówisz, nie, ja z tego nie wysiadam, a może jednak, lecę na dół. Dawaj, Pimpek, chcę zobaczyć, czy dasz radę. Mój cały, oczywiście, park jest specjalnie zrobiony do tego, uwaga. I czy dałeś radę? Nie, deadnął, o ja nie mogę. Mój park rozgrywki jest najlepszy, zostawcie suba. O tak, subskrybujcie, widzowie, kanał, ponieważ się naprawdę postaraliśmy.